Tak, zacznę od takiej refleksji, bo pan profesor Wiak przywołał tutaj cytat tak, z Fryderyka II, ale pomyślałam sobie, że ta mądrość jest taką mądrością uniwersalną, bo tych zwycięzców się nie sądzi i nasz wieszcz też mówił: wygraj w polu, a wygrasz i w sądzie, prawda? Więc to jest rzeczywiście taka smutna prawda trochę. Słuchajcie, może tak, przejdę już do zasadniczej części mojego wystąpienia, które dotyczy właśnie przestępstw przeciwko pokojowi ludzkości wojennych jako przestępstw o charakterze terrorystycznym. I zacznę od takiej refleksji, że przez blisko ćwierć wieku obowiązywania kodeksu karnego te przestępstwa w ogóle z rozdziału 16 właśnie dotyczące grupującego przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości, przestępstwa wojenne. Wydawało się, że to jest taki rozdział, który Polska przyjęła, bo takie były zobowiązania międzynarodowe. Natomiast w praktyce znaczenie tych regulacji, na szczęście oczywiście, no było niewielkie, tak? Ponieważ no, takich spraw w sądach zasadniczo nie było. Wyjątki dotyczyły tylko nielicznych przypadków naruszenia prawa przez polskich żołnierzy w czasie różnego rodzaju misji zagranicznych. I w praktyce także zdarzały się postępowania dotyczące przestępstwa opisanego w artykule 126a tego rozdziału, czyli stosowania przemocy, groźby bezprawnej wobec osób czy grup osób przynależących do różnych tych chronionych jednostek, tak, do grup narodowych, etnicznych i innych. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i dotykająca Polskę na różne sposoby wojna tocząca się tuż za naszą granicą, myślę, że uświadomiła nam wszystkim, jak kruche może być takie poczucie bezpieczeństwa, w którym żyliśmy do niedawna. I z całą pewnością też te wydarzenia wojenne uświadamiają, że jednak te regulacje dotyczące zbrodni wojennych, ludobójstwa, że one są ważne, tak? że one nie mają tylko takiego symbolicznego znaczenia. No też byłabym tutaj pesymistyczna oczywiście, jeżeli chodzi o jakąś taką prewencyjną rolę, którą te przepisy mogłyby odegrać. One nikogo w oczywisty sposób nie powstrzymają, na pewno nie są w stanie powstrzymać aktów przemocy, agresji, szczególnie gdy za takimi zamachami stoi państwo i to w dodatku działające w poczuciu takiej no, zupełnej bezkarności wynikającej no, z jego faktycznej pozycji. Natomiast te regulacje w zakresie przede wszystkim najpoważniejszych zbrodni no, mogą odgrywać jakieś znaczenie, gdyby do rozliczania tego typu zachowań miało kiedyś dojść. No i to powoduje, że pomyślałam, że warto byłoby zastanowić się nad taką wzajemną relacją tych przepisów rozdziału 16 i znanej polskiemu prawu karnemu konstrukcji przestępstwa o charakterze terrorystycznym, która jest ujęta w artykule 115, paragraf 20 kodeksu karnego i jakby te moje rozważania dążą do tego, żeby ustalić, czy w jakim zakresie, czy w ogóle te przestępstwa mogą w rozumieniu polskiego prawa jednocześnie być przestępstwami o charakterze terrorystycznym i jakie w ogóle warunki muszą być ewentualnie spełnione, żeby taki zarzut jakby podwyższony, tak, można było ich sprawcą postawić. Zanim przejdę do tej jurydycznej, takiej stricte analizy, chciałabym też zauważyć, że na przykład w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 14 grudnia 2022 roku w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo wspierające terroryzm, polski Sejm, no właśnie no w tej uchwale nie zdecydował się na nazwanie działalności Rosji wobec obywateli Ukrainy wprost działalnością terrorystyczną, natomiast przyjął, tam jest użyta taka formuła, że formy terroru stosowanego przez Rosję wobec obywateli Ukrainy są zbrodnią przeciw ludzkości i ludobójstwem. I jednocześnie doszło w tej uchwale do uznania Rosji, właśnie Federacji Rosyjskiej, za państwo wspierające terroryzm i stosujące środki
terroru. Nieco dalej idące sformułowania zostały użyte w nieco wcześniejszej uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 października 2022 roku o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. Tutaj takie padło sformułowanie i w treści tej uchwały z kolei uznano Rosję za państwo dopuszczające się terroryzmu państwowego. Z kolei na przykład rezolucja Parlamentu Europejskiego z 23 listopada ubiegłego roku w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm, tu jeszcze inny termin pada w tytule, na określenie postępowania Rosji używa takich terminów jak właśnie tytułowe państwo sponsorujące terroryzm, akty terroru, mowa jest o terroryzowaniu mieszkańców, o terroryzmie geopolitycznym, o terroryzmie pada termin terroryzm państwowy, ale co ciekawe, on pada, zostaje wprost użyty wobec Białorusi. Tam chodzi o ten przypadek powołania tego, zmuszenia do lądowania tego samolotu, żeby opozycjonistę aresztować. Natomiast wobec Rosji to sformułowanie jest przywoływane jako cytat z oświadczenia polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua jako przewodniczącego OBWE. A w konkluzjach rezolucji uznano Rosję właśnie za państwo wspierające terroryzm i stosujące akty terroru. No i ta jakby mozaika terminologiczna, która się choćby w tych aktach przywołanych pojawia, no sprawia, że warto pokusić się o skazane pewnie z góry na porażkę próby jakiegoś uporządkowania tych wszystkich terminów, które tam się pojawiają. I taka no, analiza przede wszystkim literatury z zakresu nauk politologicznych, w mniejszym może stopniu kryminologia się terroryzmem zajmuje, pokazuje, że tu oczywiście panuje, nie ma konsensusu terminologicznego, tak? W tych naukach, szczególnie właśnie politycznych, istnieje oczywiście pojęcie terroryzmu państwowego, jednak budzi ono pewne wątpliwości i kontrowersje. W starszej literaturze tego przedmiotu terroryzm państwowy bywa na przykład utożsamiany tak naprawdę z terroryzmem wspieranym, sponsorowanym przez państwo. I tak na przykład postrzegał state terrorism uznany autorytet tak, w dziedzinie badań nad tym zjawiskiem Walter Laker. A w tych opracowaniach, które na przykład odróżniają te dwa pojęcia, to jednak jako przykłady terroryzmu państwowego wskazuje się najczęściej różnego rodzaju totalitarne albo autorytarne reżimy, które zastraszają własnych obywateli. Nie mówi się o tym najczęściej w kontekście działań wojennych. Sam termin państwowy terroryzm ma jednak obecnie dość liczne grono zwolenników właśnie na gruncie nauk politycznych, jednak podobnie jak w przypadku terroryzmu w ogóle, terroryzmu jako takiego, no trudno jakąś uniwersalną, powszechnie akceptowaną definicję tego zjawiska. Jako przykład chciałabym wskazać taką propozycję definicji sformułowaną przez Ruth Blakely, która wskazuje takie cztery konstytutywne elementy, które mają charakteryzować terroryzm państwowy. I są to następujące elementy. Po pierwsze, musi wystąpić zamierzony akt przemocy wobec osób, które państwo ma obowiązek chronić, lub zagrożenie takim atakiem, jeżeli klimat strachu został już wytworzony przez wcześniejsze akty przemocy ze strony państwa. Po drugie, czyn musi być popełniony przez podmioty działające w imieniu państwa lub w powiązaniu z nim, włączając w to oddziały paramilitarne i prywatnych agentów ochrony. Po trzecie, akt lub groźba użycia przemocy ma wywoływać skrajny strach u niektórych docelowych obserwatorów, którzy identyfikują się z ofiarą. I po czwarte, docelowa publiczność jest zmuszona do rozważenia zmiany swojego zachowania w jakiś sposób. Wydaje mi się, że takim ciekawym elementem tej definicji, które autorka wskazuje, jest właśnie to atakowanie osób, które państwo ma obowiązek chronić, gdzie jest ten obowiązek ochrony. Natomiast warto zauważyć, że oczywiście zgodnie z prawem międzynarodowym, za takie osoby, wobec których pojawia się obowiązek ochrony, można uznać też na przykład jeńców wojennych, czy też ludność cywilną na terenie już okupowanym, czy nawet tylko
atakowanym. Te obowiązki wynikają właśnie z prawa międzynarodowego. Tym samym we wskazanym wyżej rozumieniu terroryzmu państwowego moglibyśmy także jakby umieścić pewne działania wojenne podejmowane w toku po prostu prowadzonego konfliktu zbrojnego, chociaż otwarte oczywiście pozostaje zadawane właśnie chociażby przez Waltera Lackera pytanie o celowość tak naprawdę łącznej analizy terroryzmu nazywanego państwowym z tym takim terroryzmem tradycyjnym, który no charakteryzuje się jednak aktywnością innych podmiotów. Jak zauważa ten autor, istnieją podstawowe różnice w motywach, funkcji, skutkach pomiędzy uciskiem ze strony państwa a terroryzmem politycznym, zrównanie ich, zacieranie ich, to szerzenie zamętu. No i kwestia ta tak naprawdę pozostaje nierozstrzygnięta na gruncie nauk politycznych, natomiast ja bym się pewnie skłaniała ku temu, że na gruncie badania zjawiska byłabym raczej zwolennikiem oddzielania od siebie tych działań w ramach konfliktu otwartego wojennego, a jednak tej takiej typowej działalności terrorystycznej. Natomiast nie zmienia to faktu, że w mojej ocenie analiza, już wracając do tej materii jurydycznej, że taka analiza przynajmniej prima facie regulacji kodeksu karnego prowadzi do wniosku, że nie ma powodów do wykluczenia przybrania terrorystycznego charakteru przez poszczególne przestępstwa wojenne przeciwko pokojowi i ludzkości, ze wszystkimi oczywiście wynikającymi stąd konsekwencjami prawnymi. I wniosek ten wynika jakby z tego technicznego w ogóle sposobu ujęcia przestępstwa o charakterze terrorystycznym w polskim kodeksie karnym. Dla takiego krótkiego przypomnienia, konstrukcja ta została wprowadzona jakby jako realizacja wymogów związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, chociaż też jakby to przeniesienie tych regulacji no nie jest wiernym przeniesieniem. Tutaj ta nasza regulacja dość mocno różni się od oryginału. Uczyniono to właśnie przez wprowadzenie do słowniczka w kodeksie karnym, do artykułu 115, paragraf 20 definicji przestępstwa o charakterze terrorystycznym, z jednoczesnym powiązaniem odpowiedzialności za popełnienie tego przestępstwa z surowszymi zasadami wymiaru kary i przede wszystkim stosowania środków probacyjnych. I z definicji tej wynika, że przestępstwo powszechne może stać się przestępstwem o charakterze terrorystycznym, jeżeli zostaną spełnione kryteria formalne i materialne opisane w tym przepisie. Kryterium formalne, takie najprostsze, dotyczy zagrożenia karą, żeby w ogóle można było rozważać uznanie przestępstwa za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, musi za nie grozić kara, gdzie górna granica to jest co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. Więc jeśli spojrzymy na rozdział 16 kodeksu karnego z tej perspektywy, to nie mogą mieć jakby z powodów formalnych charakteru terrorystycznego przestępstwo z artykułu 126, to jest używanie niezgodne z prawem znaku Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca oraz czynności przygotowawcze do przestępstw z artykułu 124, to jest mówiąc w skrócie zmuszanie do służby w nieprzyjacielskich siłach zbrojnych oraz z artykułu 125, to jest z kolei przygotowywanie się do niszczenia dóbr kultury na kradzieży tych dóbr na obszarze okupowanym. Natomiast jeśli chodzi o to kryterium materialne, które jest no jakby o wiele ciekawsze i może sprawiać większe problemy, to aby czyn miał charakter terrorystyczny, musi zostać popełniony w jednym z trzech wskazanych w ustawie celów, to jest poważne zastraszenie wielu osób, zmuszenie organów władzy publicznej do określonego zachowania albo wywołanie poważnych zakłóceń
w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa, organizacji międzynarodowej, ewentualnie groźba popełnienia takiego czynu, czyli krótko mówiąc, aby przestępstwo mogło mieć charakter terrorystyczny, musimy ustalić, że sprawcy przyświeca, nazwijmy to w skrócie, taki cel terrorystyczny, czy też motywacja terrorystyczna, ale właśnie w rozumieniu oczywiście tego przepisu, to nie ma jakby związku z tym, jak w naukach społecznych i innych się ten terroryzm, tę motywację terrorystyczną rozumie. I znowu zestawienie tej definicji właśnie z przestępstwami z rozdziału 16 Kodeksu Karnego prowadzi do wniosku, że oczywiście wiele z tych przestępstw może zostać popełnionych w celach terrorystycznych, tak jakby technicznie w rozumieniu ustawy karnej. W przypadku wielu z nich wystąpienie takiej motywacji wydaje się nawet dość naturalne, a tym samym wysoce prawdopodobne, a opisywane w tym rozdziale najpoważniejsze zbrodnie z natury swojej niejako mogą mieć na celu jednoczesne na przykład zastraszenie osób nie będących ich bezpośrednimi ofiarami, ale stanowiących właśnie zamierzonych adresatów danego przestępstwa. Jako przykład można choćby wskazać zbrodnie z artykułu 118a paragraf 3, gdzie mowa jest o działaniach podjętych przeciwko grupie ludności, gdzie dochodzi do zmuszania tych osób do zmiany ich zgodnego z prawem miejsca zamieszkania. No więc nie trudno wyobrazić sobie, że na przykład zmuszanie osób do zmiany ich zgodnego z prawem miejsca zamieszkania może być dokonywane w taki sposób, aby jednocześnie wywołać poważne zastraszenie wielu innych osób należących do tej samej grupy i tym samym spowodować ich już dobrowolne, w cudzysłowie oczywiście, opuszczenie danego terytorium. W takim zaś przypadku będą spełnione oczywiście wszystkie kryteria, czy mogą być spełnione wszystkie kryteria uznania tego zachowania za przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Wydaje się, że jeśli spojrzymy przez pryzmat tych celów terrorystycznych, to można wykluczyć z grupy przestępstw z rozdziału 16 jakby z istoty ich ujęcia trzy występki z artykułu 121 to jest wytwarzanie, gromadzenie środków masowej zagłady, artykuł 125 o niszczenie, kradzieży dóbr kultury i 126, czyli właśnie posługiwanie się tymi różnymi znakami chronionymi. Z oczywistych powodów cel terrorystyczny oczywiście nie będzie mógł być też przypisany sprawcom, którzy podejmują dopiero karalne czynności przygotowawcze do poszczególnych zbrodni, bowiem to jeszcze czynności przygotowawcze jeszcze jakby są na tyle oddalone od tego zasadniczego celu, że trudno byłoby go przypisać. No i teraz tak, to czy dane przestępstwo z grupy przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych spełnia jednocześnie warunki uznania go za przestępstwo o charakterze terrorystycznym wydaje się istotne z uwagi na konsekwencje prawne, które z tym się łączą, zgodnie z artykułem 65 paragraf 1. Jeżeli ustalimy, że przestępstwo konkretne miało charakter terrorystyczny, do sprawcy stosujemy właśnie te zasady wymiaru kary i zasady stosowania środków probacyjnych przewidziane wobec wielokrotnych recydywistów. Te reguły na dzień dzisiejszy, te surowsze reguły odpowiedzialności, one nie są jakieś szalenie surowsze niż bez ustalenia tej recydywy, dlatego że na tę chwilę, delega lata, jeżeli ustalimy ten terrorystyczny charakter przestępstwa, sprawca będzie musiał mieć wymierzoną karę pozbawienia wolności grożącą za przypisane mu przestępstwo jedynie powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, czyli ta jakby minimalna sankcja formalnie wzrasta tylko o miesiąc pozbawienia wolności. Górna granica może ulec podwyższeniu o połowę, chyba że czym jest zbrodnią, wtedy pozostaje ona bez zmian, więc to jakby nie są reguły szczególnie surowe. Natomiast zgodnie z uchwaloną już nowelizacją kodeksu karnego, która ma wchodzić w życie od 1 października tego roku, będzie to podwyższenie kary znaczące, ponieważ w przypadku właśnie sprawców przestępstw o charakterze
terrorystycznym, między innymi oczywiście, podwyższeniu o połowę będzie ulegać dolna granica ustawowego zagrożenia kary, czyli w przypadku szczególnie tutaj licznych zbrodni, które są w tym rozdziale, no to będzie to bardzo znaczący wzrost tej minimalnej sankcji, jaka może być wymierzona, na przykład zbrodnia z artykułu 118 paragraf 1. Po tych zmianach, w przypadku ustalenia, że sprawcą kierowała właśnie ta motywacja terrorystyczna, byłaby zagrożona minimalną karą 18 lat pozbawienia wolności. Tak, liczę, czy dobrze policzyłam, ale tak mi się wydaje. Natomiast rozważając możliwość wystąpienia tego charakteru terrorystycznego przestępstw zgrupowanych w rozdziale 16, należy oczywiście pamiętać, że ten cel terrorystyczny w rozumieniu artykułu 115 paragraf 20 jest w istocie, ja tak uważam, dodatkowym znamieniem strony podmiotowej, a zatem jak wszystkie znamiona wymaga udowodnienia. A to oczywiście oznacza, że w praktyce możliwość przypisania tego terrorystycznego charakteru przestępstwa popełnionego mu przestępstwu przez konkretnego sprawcę, no, robi się bardziej taka problematyczna. Dlatego, że to często będzie trudne albo wręcz niemożliwe. W przypadku chociażby bezpośrednich wykonawców tych poważnych zbrodni i występków, w istocie może ta motywacja terrorystyczna nie występować. Żołnierz, który realizuje rozkazy, czy tylko zachętę, tak, do plądrowania danego terenu, wyganiania z domów ludności cywilnej, dopuszczania się aktów przemocy seksualnej, czy zabijania lub torturowania, on nie musi mieć świadomości w ogóle tego, że wydającym stosowne rozkazy lub tylko dopuszczającym do niezgodnych z prawem międzynarodowym zachowań może w istocie przyświecać cel oddziaływania na te inne podmioty niż te bezpośrednio dotknięte ową przemocą czy groźbami ze strony sił zbrojnych. Nawet zresztą ustalenie, że taki bezpośredni wykonawca zdawał sobie sprawę, miał świadomość tego, że to, co on robi, zastrasza jednocześnie inne osoby, niedotknięte tym bezpośrednio, to też jeszcze nie oznacza, że jemu samemu ta motywacja terrorystyczna przyświecała. Tym samym właśnie udowodnienie tego terrorystycznego charakteru przestępstw popełnianych przez żołnierzy czy najemników może być, no, nie zawsze łatwe w praktyce, może być utrudnione. O ile w przypadku takich, nazwijmy to, regularnych terrorystów, nie jest rzeczą rzadką głoszenie przez nich, jakie są zakładane cele, o tyle w realiach otwartego konfliktu zbrojnego takie deklaracje raczej nie są wprost składane, a sprawcy zbrodni wojennych z reguły wypierają się swojej za nie odpowiedzialności, a to sprawia, że właśnie te elementy strony podmiotowej mogą być trudne do udowodnienia. Bardziej prawdopodobne wydaje się przypisanie charakteru terrorystycznego przestępstwom popełnionym przez osoby wydające rozkazy i kierujące tymi działaniami zbrojnymi, bo te osoby mają szerszy obraz rzeczywistości, a no, można stwierdzić, że generalnie chęć złamania morale przeciwnika, a więc poważnego zastraszenia wielu osób, no, jest takim niemal oczywistym elementem wielu działań wojennych. Choć także i w tych przypadkach oczywiście to wymaga starannego dowodzenia i nie zawsze może być oczywiste. No i na koniec takie przewrotne pytanie, na które gdybym odpowiedziała pozytywnie, to właściwie całe moje dywagacje wcześniejsze stają się bezprzedmiotowe. Ale wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę, dlatego że można byłoby zastanowić się, czy nie jest zasadna taka wykładnia, według której przestępstwa zgrupowane w rozdziale 16 Kodeksu Karnego, one jakby z istoty swojej są popełniane w tych celach terrorystycznych wymienianych w artykule 115 paragraf 20.
Dlatego, że w przypadku prowadzenia chociażby działań wojennych przeciwko wojsku, ludności cywilnej innego państwa, w samą naturę w gruncie rzeczy, w większości tych działań, wpisane jest przecież tak i poważne zastraszenie w gruncie rzeczy całej atakowanej społeczności i wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju i gospodarce tego państwa, a także zmuszenie organów władzy publicznej do podjęcia zachowań zgodnych z wolą agresora. To jakby jest oczywiste. No i właśnie przyjęcie tej interpretacji mogłoby tak naprawdę prowadzić do wykluczenia w ogóle możliwości stosowania tej konstrukcji przestępstwa o charakterze terrorystycznym do tych przestępstw wojennych, ludobójstwa przeciwko ludzkości. No zgodnie z taką przyjętą w naszym prawie zasadą, że ta sama okoliczność nie może dwa razy jakby być uwzględniona na niekorzyść sprawcy. Uważam, że taka wykładnia nie byłaby jednak prawidłowa, nie byłaby jednak zasadna, a taki podstawowy argument no, łączy się po pierwsze z tym, że te przestępstwa z rozdziału 16, one często są scharakteryzowane od strony podmiotowej zamiarem zabarwionym celem działania. Ale nigdy do tych znamion nie zaliczone są wprost te cele terrorystyczne opisane w artykule 115 paragraf 20, a ponadto te cele terrorystyczne jakby one są cechą charakterystyczną tych opisanych w tym rozdziale działań jako takich, natomiast nie muszą wystąpić w przypadku każdego konkretnego sprawcy tych przestępstw. I moim zdaniem to jest argument przemawiający za tym, że nie ma w gruncie rzeczy żadnych powodów, aby z grupy przestępstw, których charakter terrorystyczny może być ustalony w konkretnym stanie faktycznym, wykluczać jakiekolwiek przestępstwa zgrupowane w rozdziale 16, może z jednym małym wyjątkiem. Tu mogą się wątpliwości pojawić przy przestępstwie wszczynania i prowadzenia wojny napastniczej. Jak się przyjmuje, to jest przestępstwo, za które mogą odpowiadać tylko osoby, które zajmują odpowiednie pozycje w strukturze państwowej, więc tu rzeczywiście można by bronić poglądu, że w ich przypadku jakby z istoty swoje te cele terrorystyczne są już w tym z góry ujęte. Podsumowując, o ile uważam, że na gruncie jakby analizowania zjawiska wydaje mi się, że mówienie o terroryzmie państwowym w kontekście otwartej wojny i otwartych działań wojennych może no mnie nie przekonuje do końca. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby, żeby tą terminologią się posługiwać. O tyle nie widzę przeszkód na gruncie analizy przepisów kodeksu karnego, aby przyjmować, że poszczególne właśnie zbrodnie, występki z rozdziału 16 mogą stanowić jednocześnie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. I na tym zakończę. Dziękuję.